Ma, słuchajcie, buszujemy w naszym ulubionym, słuchajcie, śmietniku. No niestety butów nie ma, ale kurde, te, patrzcie, te żylandory, ten taki retro, kurde, on jest chyba nowy w ogóle, słuchajcie, elegancja do takiego starszego jakiegoś, ale ten, kurde, ten to już stylowa, słuchajcie, skarpeta jeszcze jest gratis, ale tu nówka, patrzcie, komplecik jest, dołożyli. No powiem wam, no zacnie, zacnie, naprawdę on fajnie wygląda. Taki, kurcze, no kurde, ja bym sobie sam go, powiem wam, do chaty elegancko zamontował. Muszę tak odłożyć, żeby nie poniszczyć, jakby go ktoś chciał sobie przytulić, słuchajcie. Co my tu mamy? Tu jakieś firaniska, szmaciska, jak to się mówi. Co tutaj jest jakiś? Nie wiem, co ona, jakieś tampony zostawiła dla kogoś. Słuchajcie, co ona tam jeszcze na wyrzucę? Patrzcie, jakaś czapka. No nie, no kochana, ja tutaj muszę chyba się, muszę się do tego dobrać. Patrzcie, jakieś roboty. Coś tu się od wczoraj, kurczę, no nie mogę się tutaj. Co to za robot jest? Ciu. Patrzcie, jeszcze z wyświetlaczem. Ale zacny. Nie wiem, coś tu mordę darło, ale nie wiem, czy to do mnie, słuchajcie. Obcinamy, co tu mamy. Ludzie, muszę to odsunąć. Ten worek, żeby mnie zapomniał, kurde, bo ja to mam, słuchajcie. Ale coś w tym worku, ten worek, weźcie, żeby zapamięć. Trzeba go przepatrzeć. Skorupy są, słuchajcie, patrzcie. Patrzcie, filiżanki, kryształy. Tu kubek, taki kubek emaliowany, fajny. Kurde, muszę sobie jakąś torbę załatwić, bo ja tu widzę, że tak towaru będzie grubo. Tu pojemnik na wszystko i na nic. Co tu jest, co mamy? Tam jakaś drewniana badziewia. Co to jest w ogóle? To jakieś narzędzie tortu. A może to do butów jest, patrzcie, to może być do butów, rozbijania butów, nigdy tego nie widziałem. Dobra, mniejsza z tym, patrzcie, jaka kryształowa cukiernica, słuchajcie. Ja pierdzielę, jaka pozycja. No nie, powiem wam, zaczyna się robić luksusowo. Kurde. A, ta Franca jest obita. Kochana, to ty wracasz tutaj z powrotem, bo badziewia to my nie bierzemy. O, nie wiem, co to jest, patrz, jakieś rzeźbione takie, nie wiem, kubek emaliowany chyba też wezmę, powiem wam, bo one teraz są znowu modne, tutaj takie, kurczę, te, nie wiem, podejmę decyzję później, ale to na jajka to 100% muszę wziąć, kurczę, tylko jest jedno, ale kurde, kupa. O, to jest do tego, patrzcie. To może być pod herbatę. No, takie stare, słuchajcie. Tak, to będzie stare pod herbatkę, pod takie tegesy, wiecie, co chodzi. Tu jest jakaś porcelana. Ja wiem, wy macie hople na tą porcelanę. Tu jakiś teges. Nie wiem, do czego to jest. Słuchajcie, czy on jest jakiś... No nie jest tu nigdzie obryty, nic. Coś tu z tyłu jest napisane, ale się nie odbije. To co tu jest? Jakiś zegarek. Słabo to wygląda. To mi niepotrzebne, powiem wam. No tu są na jajka jeszcze te, no ale każdy to kochana. Ja nie lubię tego, powiem wam, w domu też mi to wkurza zawsze, że wszystko z innej parafii, to można dostać wylewu lekko nerwowego. Dobra, to odłożymy. Zaparkuję tu obok. Mój torby, nie? Czajnicy tu mamy
patrz, cała reklamówka pełna, pełna jest. Słuchajcie, znowu nowe rzeczy wyrzucają. Co to jest? Jakieś takie puzzle. Chyba dla ułomna, no może nie ułomna, nie będziemy tak dalej. Tu jakiś ten plecaczek, czy to co? To może jakiś pieniądz w środku jest, nie ma. Znowu jakieś pony, patrzcie. O, jest ta łajza. Ej, kochani, ja ciebie już kiedyś tu trafiłem. Co tutaj jest jeszcze? Nie wiem, nie znam się, powiem wam, co to za zabawki. Ale kurczę, jest tego wyrzucony na zabaw. Dobra, nieważne, czajmy bazę. Patrzcie, tu jakiś telefon. O kurde, dziurka, czy to by mi się, słuchajcie, przydał, no nie? Co to jest w ogóle? Patrzcie, jaki w ogóle ten aparat. Słuchajcie. Ja pierdzielę. Zawijam z rzem go. Ale mam trafienie, patrzcie. Tutaj jest ten telefon stacjonarny. Ja pierdzielę Panasonic. Ale sprzęcior. Patrzcie, jest kawa do tego. Ja cię zawijam. Ja pierdzielę, ktoś jest... Słuchajcie, towarem stąd zorganizuję do wyjścia. Jezu Maria, powiem wam, patrzcie, jeszcze buki. Łomy, matka. Patrzcie, to jest następny jakiś towar. Co to jest? Jakieś paletki. Kurde, mnie powiem wam, pierniczę. Lekko mi dreszcze naszły. Co tu się wyrabia? Patrzcie, nowa to jest. Kurczę, to dla dzieciaka. O, proszę, jaki koral, słuchajcie. Ja pierdzielę. Dziewczęta, rzucacie taki koral, kurde, na szyję i nie ma, kurde, laski we wsi po prostu, żeby was podbiła. Zawijam wam te korale. Któraś będzie chętna. Happy birthday, ale patrzcie, to na 2 lata. Moja, kurde, sąsiadka teraz ma, ale 4 dychy, to trochę słabo, nie? Co to w ogóle jest? Nie mam pojęcia. To jest nowa rzecz, ale nie wiem, co to jest. Tu? Nie wiem, to jest chyba na świeczkach. Jeszcze świeczki nie znam. Zapomnieli wyciągnąć. Słuchajcie, odkładam też dla siebie. Tu jakiś metalowy teges. A, to odpadło od tamtego. Nie wiem, lecimy dalej z tematem. Słuchajcie. Jakaś nowa ramka. Kurczę, powiem wam, że cały mi się już tam... O, to będzie fajna rzecz, bo to jest do podświetlania takich tegesów. Patrzcie, jeszcze świeci. O, ale to jest zacna pozycja. Oczywiście zawija. Tu znowu jakieś... Ole. Ja pierdzielę, patrzcie. Jakieś złote monety to są. Ja pierdzielę. O, matko jedyna. Nie no, ja słuchajcie, ja już mam normalnie. Nie no. Nie no, ja naprawdę już... Tracę mowę, co ja mam robić w ogóle ze sobą. Tu jeszcze jakiś... Co to jest z tym psem? O co wam chodzi? Weź kula, patrzcie, kula, szpiegula, Dracula. Ta kula to jest, wiem od czego, to jest od tamtego tegesa. Ale powiem wam, no ten naszyjnik mnie po prostu rozwalił. Ja nie wiem, co ja mam robić. Zaraz mi klapa na łeb spadnie. To się w ogóle ogarnę. O Jezu, naprawdę, ale że mi się strasznie, słuchajcie. Dobra, ten kosz odkładamy. O, widzieliście, co się wydarzyło? Właśnie tego się boję. Do cholery jasnej, powiem wam. Nawet nie może jakoś... Nie może w spokoju tutaj towaru przejrzeć. Nie podoba mi się. A tu jakieś, patrzcie, paletki. Tu siatka na ryby. Słuchajcie, o, może dla sąsiada bym wziął tą siatkę na ryby. Cholera, ale z tym znowu nosić tyle tego badziewia. A to jest chyba szafa na te. Ta, patrzcie, szafę na buty wyrzucili. A później nie będą wiedzieli, gdzie wkładać. Ale kurde, małpa. Kochana, ty jesteś niezła. A to jest chyba z tej herbaty. Wiesz co, kochana, masz dzisiaj ten. Szczęście. Cię zawijam. No misia mi też, kurde, szkoda. No. Ale nie, powiem, że to będzie wkurzone. Paletki, patrzcie, w ogóle niezniszczone paletki. No dzieciary przestały grać,
Słuchajcie, ja zawijam te paletki. Może komuś się przydadzą. Nie są jakieś styrane. A tu patrzcie, Adidasa. To też mogą być nie takie. Nie takie, jak to się mówi, słuchajcie. Tanie rzeczy. Nie wiem, czemu te są takie dziwne. Tych nie biorę, bo mi się nie podobają. Ale tamte na plaży spoko są całkiem. Co wy na to, słuchajcie, dodajcie coś, kiedy, bo was widzę tu. Przymuliło, widzę, jak zobaczyliście, że tu jest tyle towaru. Chyba sobie tą torbę zapożyczę, dobra. Mam nadzieję, że się zabiorę, dobra, zamykam. Kurde, nie wiem, jak to, kurde, temat ugryzł. To ta walizka z wczoraj. To nowy towar, który powiem wam, dorzucili. Nie wiem, co tu się dzieje. Nie wiem, jak z tym, kurde, żylandorem, bo on jest, no, taki zarąbisty. Będę później miał, kurde, nieprzespaną, powiem wam, nockę znowu. Ja tak zawsze mam. Nie chcę wziąć, a co tutaj? Patrzcie, te samochody wielkie. A to co to jest? Ja cię kręcę. Ale mnie chce tego psychicznie tutaj wykończyć. Patrzcie, wow, tu w ogóle jakaś akcja z tymi kiblami jest. Tu jest normalnie kibel za kiblem. Znaczy nie chcę się, że wiecie, że jest źle. Bo jest bardzo dobrze, patrzcie co to jest. Jakiś kryształowy taki sobie. Tego smajony. Dobra, wyciągamy to. Co tam jest? Nic. Dobra, zobaczmy. Bo tu muszę uważać, wiecie, żeby nie zrobić gnoju. Bo jak tu gnoju narobię, to one mnie później będą tutaj gonić z tego śmietnika. O, wiadro na zupę, może to takie trochę to. Nie mam pojęcia, słuchajcie. Tu znowu cała reklama. To wieszaki, jak się zbyt. Tu patrzcie, myśli to wyrzucały razem z tymi. No, ja nie wiem, czy to jest taki dobry. No, nawet cieszę, powiem wam, te myśli są. A, tutaj się robi, powiem wam, delikatnie mokro. Tu jest nowy cały worek, patrzcie. Myślałem, że to nowe jakieś, patrzcie. Ale żem się podpalił, myślałem, że to nowe jakieś perfumy, słuchajcie. Ja pierdolę. Co tu jeszcze jest? Mydła jakieś, patrzcie, nowe. Na pierdziele mi się mydło właśnie kończy. Skąd on? Wiecie, co to jest tutaj? Co to jest w ogóle? To jest jakaś pompa, wiatrak do czegoś. No, kurczę, wiem do czego. To jest pewnie do jakiegoś badziewia, co tu leży. Kurczę, te mydło tutaj, patrzcie, jest w środku. Zawijam i nikogo nie pytam. Do swojej, kurcze, pieczary towaru. Patrzcie, ile już nawaliłem. Jeszcze pamiętam o tym, nie? Na koniec zrobimy taki, wiecie. Ale się boję tam oddalić, bo tam są, słuchajcie, zostawiłem sobie kalafiory, kurde, na ten. Ten wyszarpałem, dzisiaj były na olio, wyłapałem do żarcia. No nie, no tu jest, powiem wam, że trzeba troszeczkę widzę porządku zrobić, bo ale szkoda mi tego, kurde. No szkoda mi, on taki, on nie jest retro, ale wygląda na takiego retro. Wezmę tutaj z tyłu jeszcze, zerknę, co tutaj, może coś się, wiecie, zakręciło, czego nie widziałem. Jakieś krzesła takie są. Kurczę. Tam już raczej mam przegrzebane wszystko. No nie no, jak wiecie, tam parę złotych zostało w śmietniku, no to... No co ja powiem, no moja strata. Dobra, wiecie co ja teraz robię? To nie, kurczę. Chciałem, żeby któryś śmietnik chociaż był... Nie, wezmę to tutaj do... z tyłu. Się wkurzam na tą klapę, żeby mi to łba, kurde, nie przytegowało. Wiadomo, że łeb to już puste, to wiecie. Ale tu jakiś, kurde, wyczuwam pod spodem jakiś. Tutaj, patrzcie, tutaj 100% nie zatrzymałem. Dobra, rozumiem. Patrzcie, co tu się dzieje od razu. Słuchajcie, patrzcie, jakaś róża. Co tu wbija? Na pewnie zaraz jakieś miarka jakaś starodawna. Patrzcie, jak ona jest stara.
Ja pierdzielę, to mogą być jakieś antyczne rzeczy. Słuchajcie. Ja pierdzielę, żeśmy otwarli tym bokiem. I zaraz nie mamy wszystko. Co my tu mamy? Patrzcie, jakieś miski. I zaraz wejdziemy tutaj. Jakaś gromnica, słuchajcie. Gromnicę zabieram, bo tu wiadomo, światło wyłączą. Zawsze się przyda, pamiętajcie. Świeczka w domu musi być. Tutaj, kurczę, jakiś koszyk. No zapomniałem podrzucić jakiś pieniądz pobity. Kurczę, tu naprawdę trzeba uważać, patrzcie, bo to są takie małe. Co ona tu wkładała, kobito? Ty się chwal. Tu mogą być, kurczę, drogie rzeczy, takie małe. Ja ci, znowu mi słabo, słuchajcie, sakiewa. Ja pierdzielę. Co tu jest? Pieniądz? Nie, ona se zrobiła z tego. Zrobiła se kosmetyczkę taką. Ale żeś mi kobito podjarała. Jeszcze jakiś napis. O, bunt mi się też przydaje, nie? Dobra, lecimy dalej, ja powiem. Ogólnie to muszę się stąd zawijać, bo jestem umówiony na innym śmietniku. Już mi tam terminy lecą, ale kurczę, patrzcie, zobaczcie, co przyjdzie. Widzicie te perły? Ja pierdzielę, Jezus Maria, Chryste jedyny. Patrzcie, no nie, okulary Gucci jakieś, bransoleta Gucci, Chryste, aż się boję otwierać następny. No całe szczęście tu spokojnie, nie, no te okulary, no tu nie ma jazdy, no przecież one za gruby hajs. Ja pierdzielę, ale patrzcie, bym teraz zmarnował te perły, bym gdzieś przerzucił. Te perły są nowe, słuchajcie. Ja pierniczę, co tu się dzieje? Słuchajcie, tu trzeba się naprawdę pomału tak chyba zacząć delikatnie zabijać. Bo tu się, kurde, zaraz ludziska mi zlecą. Co tutaj jest? Nie, to badziewie jakieś. Mydło znowu, ale będę miał mydło, słuchajcie. Już mi nikt nie powie, że ja, wiecie, jestem z tym. Z mydłem na bakier, jakiś pasków ona tu nawaliła. Kurczę, aż się znowu podjarałem, słuchajcie, że... Bo tu widzę kobiety, to tak lubią sobie, wiecie. Jakiś, patrzcie. Gues, no Gues to prawie Gucci, nie? Kurczę, znowu okulary Gucci, słuchajcie. Ja pierdzielę. Kobita, widać, umiała się ubrać. Patrzcie, tu następne. Ale rzuciłabyś tu parę złotych. Patrzcie, nowe, ona nawet tego nie ubrała. Jezus Maria, kobieto, takie pieniądze, a ty to wszystko wrzucasz w śmietnik. No. Co to jest? No nie, chyba, no nie, bieliznę to tu poszło, poszłaś, kurde, na bogato. Przemacam, tam już nic nie ma. Ja pierdzielę, co to jest? Dobra, słuchajcie, chyba zaczynam się pomału zawijać. Idę na towar, jest taki, że ja na pewno mam, słuchajcie, nockę dzisiaj nie przespaną, no. Ależ nie ma o czym mówić. Ja pierdzielę, jeszcze ten, powiem wam, nie no, dajcie w komentarzach, co myślicie, że ja nie wziąłem tego żylandoru. Przecież on jest zacny. I nowy, no praktycznie. Gdzie praktycznie? No jest nowy. Bez ściemy. Dobra, zawijam na drugi śmietnik. Trzymajcie się. Dajcie jakiegoś fajnego suba, komentarzyk, nie, i do następnego.